Ciemno wszędzie. Głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Nic nie będzie. Słowak znajdziesz wszędzie. Oddział dla romantycznie nieporadnych. Siedzą na oddziale znajome mi twarze. Przy wejściu miejsce odkrywców. Nieustannie tylko szukają, a że sami nie wiedzą czego, szanse ich jak błysk znikają. Tam po lewej unikacze, przerażeni są bliskości, kończą nim do czegoś dojdzie, brzydzą się swej samotności. Na kozetce leży miły i nie umie nic wykrztusić, oczekuje wciąż na przełom, nie chce się w przyjaźni dusić. W kącie płaczą jednostrzały, co kochają tylko raz, a za każdym nowym razem cała nauka idzie w las. Zgraja autoagresorów, stanu swego wciąż się wzbrania i choć doktor mógłby pomóc, brak tu dofinansowania. Proszę kurczaka z ziemniakami i surówkę z cegieł. Do picia piwo z małżą. Poproszę żuchwę smoka i zupę bananową. A co do picia dla pani? Krew dziewic. Widzę, że ci się spodobał. Przestań, o wiele lepszy jest kucharz. Ale on nie ma zębów, jest ślepy. To nie problem, i tak jestem samotna. Oto wasze dania. Ten kurczak jest twardy, nie zjem go. Tak, to specjalność regionu. Nie będę tego jeść. Mięsko zjedz, a ziemniaczki zostaw. A, mam problem, w tej zupie pływa oko. O, przepraszam, to kucharze. Chyba palą mu w oko. To polska reprezentacja. Żart i kompromitacja. Ganiają po murawie jak w wiejskiej zabawie. Która bramka nasza? Która bramka wasza? W końcu to nieważne. Kasa będzie nasza. Trener nie pomoże? Może szampon zmienię. A jak nie pomoże, to kupię grzebienie. Nie pójdzie na boisku, to zagram w reklamie. Blachotrapez, smartfon, lepsze niż bieganie. Choć nasi na wygraną nie dają gwarantów, to oni nie mają antyperspirantów. Wiesz, Rupert II miał nas długi. Lubił jeść jabłka i banany w domu swojej mamy. Biegał zazwyczaj rano, patrząc na swoje kolano. Jego przyjaciel Gerbazy lubił kokosy i ananasy. Przeprost, frytki nad formą. Skąpane w złocistym oleju, podane w kamiennej czaszy. Kuszą ponętnym zapachem, goreją na mym podniebieniu. Trup pomidorów aż straszy, wchłaniane przez gości z rozmachem, jak wielki żal w ich zniknieniu. Romeo! Julio! Romeo! Julio! Romeo! Julio! Romeo! Julio! Znowu kupiłaś nie te wafelki! Rozgrzewająca herbata. Rozgrzewająca herbato, kiedy cię piję, moje serce aż szybciej bije. A kiedy cię nie ma, pustka memu sercu doskwiera. Rozgrzewająca herbato, kiedy cię trzymam, odtajasz me dłonie, a ciało mi płonie, gdy na kubku palce zaginam. Rozgrzewająca herbato, to co mi robisz, wypiję cię za to. Pewnego razu była sobie dziewczynka, zza lasu czornego jak wągiel blondynka, co jej matulka usztrykowała i Tasia dla babci przygotowała. Tasia ma szkietów napełniona, by była dobrze robota wypełniona. Pełno anyżek co byle jak, kapturek z matulką upiścił wszak. A matulka przeca prawiła, dej pozor czerwonomycko, jakżech ostatnio wyglądała, widziała tego żadnego i uciekała gibko. Bez las żadnie się cisło, ale czerwonej mycce się nóż wspomniało, jak to z kamratami różne graczki, bez las tuż obok praczki. Aż tuło rozpitać czas, bo tu zawinkla ogromne wilczysko i się pyto kajna ten szpacer wylas, zachrypciałe, ogromne wilczysko. Improwizacja. Intrygująca, inspirująca. Improwizacja. Integrująca, idylliczna. Inscenizacja. Inauguruje irracjonalne idee i inne irytujące imaginacje.